Christmas. Christmas. Tak, tak. A! Nie! Nie dotykaj mnie! Let's go! To nie wszystko. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj tak trochę inaczej, trochę bardziej na zewnątrz. Jest zimno i pada, ale spotkałam się z moją przyjaciółką Agi, żeby nagrać dla was w ogóle mega inny totalnie film. Idziemy do lumpa, w którym nigdy nie byłyśmy, żadna z nas, nie? Nie, żadna z nas. Ma dwa piętra i spróbujemy w 10 minut wybrać dwie stylówki. Jedną na Sylwestra i jedną na święta. Ja jestem przerażona, bo ja w ogóle nie umiem w ciuchy. Wiesz co, ja uważam, że pójdzie dobrze, ale i tak mam trochę takie... Czy mi się uda, czy nie, bo 10 minut to jest nie jest dużo czasu. Na dwa piętra tak. I dwie stylówki, znaczy tak. Pięć i oddaję do stylówki, ja będę biegać tak. I będę tak... No i tak... Ta rywalizacja sprawia, że to jest jeszcze większy challenge. Będę miała takie, a co Aga wybiera? Ale potem przeniesiemy się do studia i przymierzymy te stylówki i ocenimy, która z nas zrobiła lepszą robotę. Więc czas wejść do środka. No to teraz uwaga, ustawiam minucznik na 10 minut. Ja jestem obserwowana ze strachu, moim ci. Czas. Start. Go. Funkcja, biorę koszyczek. I lecę na górę, na górę, na górę. Powodzenia, Ogi! Co my tu mamy? Ogi, Sylwester, rozumiem. Cekiny. Uważam, że to jest Sylwester. To na pewno idzie fajnie. Tylko żeby były w moim rozmiarze. Dobra, muszę wybrać jakiś świąteczny z... O Boże! Jak to jest brzydkie, kocham po prostu. Ten Mikołaj jest taki straszny. Super, super, niebieski ładnie ci w takim będzie. Dobra, to może być dosyć ciężkie. Zaraz, tutaj są jakieś koszy... O, dobra, są jakieś sukienki. Ja muszę coś wybrać. Ja myślę, że 14 to jest... Ale w zasadzie jest całkiem spoko. Może nie do tego zabiorę dobrownika. Jak będzie coś lepszego, to najwyżej coś lepszego wezmę. Dobra, jeszcze świąteczne akcje. Tylko to są piżamki. Są też sweterki. Jeśli patrzę teraz, ja bym chciała jakąś taką dobrą stylową. Polowałaś coś? No. Super. No. O, futerko. Sweterek. Nice. Mam nawet top dla Agi. Nie wiem, za co jest prawda. Ale z ciebie dobra przyjaciółka. Taka suknia. Panika. Ja mam tak mało rzeczy, Boże, tak mało rzeczy i tak mało czasu, przepraszam. Ja jestem spanikowana, Ogi, ja nic nie mam. Ja szukałam rozmiaru. Nienawidzę cię. Zobaczcie w ogóle, ile rzeczy w koszyku ma Ogi, a ile ja mam. Ja mam dwie rzeczy dosłownie. Gdzie są doły? Gdzie są doły? Jezu. Ja chociaż muszę leginsy albo cokolwiek, żeby się wcisnąć. Gdzie są? Widziałaś leginsy? Widziałam to. Leginsy i spodnie. Patrz, coś takiego. O! Nie. Tylko muszę teraz znaleźć spodnie. Mam cały outfit. Masz? Mam. Ogi, ready. Aga szuka. Nawet nie mogę koszyka. Grzeby w szalikach. Ile mamy czasu? 20 sekund. A masz świąteczne? W teorii, ale nie mam dodatku żadnego. Ja mam takie play. Sylwestrowe. Dobra, ja po prostu będę stała w panice przez 15 sekund i nic nie zrobię. Nie, naprawdę. Ogi przegląda sweterki. Jakimś cudem udało mi się na szybko znaleźć czarne spodnie po prostu. Mam sweterek i timer don. A Ogi, na chillu, jeszcze znalazłam do ciebie. Może ja źle właśnie zrobiłam, że ja poszłam do góry, może tam było mniej rzeczy, bo w zasadzie nie wiem, trochę się usprawiedliwiam teraz. No ale dobra, czas zapłacić i zobaczyć, co z tego wyszło. Dobrze, że nie było limitu tej ceny. Bo wtedy bym wygrała. Właśnie teraz zobaczyłam dział sylwestrowy. Świetnie. Dobrze, Aga. Brawo. Świetny to był wybór. Pójść na górę po prostu na dział męski. Więc teraz czas przejechać do studia, przymierzyć i ocenić. I ja chyba wiem, jaki będzie wynik, ale możliwe, że oni wybrały zły rozmiar. To prawda. Tylko tym się ratuję. Jesteśmy już z powrotem w studio. Mamy naszą siatę. Zobaczcie, jaka to jest wielka.
siatka. Ja jestem w ciężkim szoku. Jakby nie wiem, czy kiedykolwiek miałam taką wielką siatę zakupów. Może być na stół. To nie wszystko. Jest tego dużo, ja jestem w szoku. Za całość zapłaciłyśmy 180 chyba, czekajcie, 187 chyba, muszę się upewnić, tak, 187. I za moje zapłaciłyśmy 78, czyli za Ogi 109. Więc... Ale nie do końca, bo ja też mam dla ciebie sylwestrowy look. Ja. Rzeczywiście, jak gdyby zapomniałam o tym. Ja już chciałam powiedzieć, dobra, więc bierzcie to pod uwagę, bo ja mniej kosztowałam. Dajcie mi trochę więcej miłości, a Ogi, a nie! Wracam, nie! Bo ja mam 3 stereotypy, ja mam tylko 2. Lame! Kto zaczyna? Papierka, nożyce? Umiesz w to grać? Okej, wiesz co, ja bardzo sobie myślałam, czy to będzie najbardziej fair, ale tak, umiem w to grać. Umiem. Let's go. Let's go. No to 3, 4. Do 3 razy sztuka. Dobra, czyli ja pierwsza. Więc Ogi założy swój pierwszy świąteczny strój. A najpierw pokaż może, co masz na ten strój. Dobra, czyli Christmas. Tak, Christmas. Christmas. Mam spodnie, takie świąteczne. Czekaj, muszę znaleźć. Bardzo ładny materiał. No i podoba mi się ten kolor. Taki uhuu. I to, ja uwielbiam takie rzeczy, takie grandma sweaters. Ale to jest so bardzo cute. Takie babcine. No, mi się tak podoba. Serio? No, ja to założę sobie później, będę to normalnie nosić z golfem, z jakimiś boots. Będę sexy babcią. I mam... Sexy babcia. To? Bo to jest po prostu ekstra i no. Świąteczne ekstra. Ale to jest ładne, ja bym to nosiła. Dobra. Dobra, to zakładaj to. Teraz zobaczymy, czy dobry rozmiar. Patrzyłaś w ogóle na rozmiary? No tak, ale wiem, że jest kilka rzeczy, które... No to zobacz. Ty tutaj nie wygrasz, weź się tutaj nie szczyć, okej? Okay? Zobaczymy, co ty masz za chwilę. Okej, okay, no to przymierzam. Wyglądasz jak babcia, naprawdę. To jest tak babcile, że aż nie wiem, co powiedzieć. To jest, uważam, że to jest przepiękne. Serio. Ale ja nawet wrzucę po prostu na Insta w święta look w tym, że tylko i wyłącznie, żeby ci pokazać, że to może być high fashion. To, okay. To jest taki ekstra look, to jest coś, co wybrałam bardzo szybko. Tak jak mówiłam, jestem bardzo wysoka, więc te spodnie są na mnie za krótkie i one są też za małe, ale o tym nie będziemy mówić. Nie! No, byś nie wiedziała, jakbym ci nie powiedziała. Ja to chciałam sprawdzić i tak, chciałam zobaczyć, czy jest dobry rozmiar. Ale tak, to uważam, że to jest totalnie Christmas look. Jest Christmas look, ale nie wiem, czy to mi do tego do końca. Jak to? Przecież bym tutaj w tym piekła jeszcze ciasteczka. Tak, wnuczki, tak, tak. Zaraz będzie jedzonko. Kiedy zrobiła, to się odpaliła muzykę i... jedzonko by było za 2,5 godziny i te dzieciaczki by już takie... Babcia, to za mądre coś! Nie dotykaj mnie! Nie widzisz, że babcia się bawi! Od 1 okay. do 5 ja oceniam ten look na... Ale dlaczego ty oceniasz ten look? Bo ja na razie oceniam, a potem ludzie będą oceniać też. Dla mnie jest 3, bo ja nie jestem za bardzo taki babcina jak klimaty. Ej, ale to miał być świąteczny look. Są świąteczne kolory. No. Wszystko jest w świątecznych kolorach. Prawda. I jest świąteczny klimat. No bo to wszystko, te ozdoby, to jest bardzo świąteczne. Jest. Ja mogłabym być i choinką, i największym elfem slash... z krzatem Mikołaja i reniferem, bo jestem też brązowa. Girl, ja wszystko o wszystkim pomyślałam. No dobrze, to skoro o wszystkim pomyślałaś, to teraz... Teraz ty. To teraz moje świąteczne ubranie. Złapałam ten sweter. Okej, okay, ja mam coś, tak jak ty masz do babcinych, to ja mam do ugly Christmas sweater. Ten Mikołaj jest tak brzydki, że to jest właśnie ten typ. Wiesz co, dzień taki jakby... On jest tak spikselowany. No. Czas jest trochę przerażający. On jest, tak, no, właśnie on to jest chodzi. Taki... No dobrze, i mam do tego na szczęście też spodnie, które w teorii są w moim rozmiarze. Są to po prostu czarne jakby jeansy. I są malutkie. Dlatego powiedziałam w teorii w moim rozmiarze, bo jak gdyby, jak spojrzałam na metkę, no to tak. To... Ale chyba wyjdą, bo są takie... Ale ja ci nie pomagam. Okej. Okay. Mam dobrą wiadomość. Wcisnęłam się w spodnie. Patrz. O cute, fajne są te jeansy. No nie? Naprawdę super. To jest w moim klimacie świątecznym, bo ty jesteś taka elegancka, a jestem taka creepol. Jeszcze mam skarpetki akurat. Ty. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że to jest skarpetki. Też fajnie. Dobrze grają, nie? Jak gdyby. Okej. Okay. Ja ci dam... Właśnie ciężko jest mi, bo miałam tutaj siedzieć i osądzać.
Ale tak jak na babcie przystało, jak to widziałam, pomyślałam cute, ooo. Więc nie ma w moim sercu jakiegokolwiek bólu z racji tego, że Aga nie dała mi tak dobrego wyniku. I dam ci 4. Bo ten niebieski nie jest takim świątecznym kolorem. No nie jest. Ja uważam, że ja mam bardziej świąteczne kolory i od razu widać, że to są święta. A jeśli nie byłoby Mikołaja, no to tutaj to by był po prostu inny look. No tak, jakby nie byłoby Mikołaja, ale mam Mikołaja, który mówi ho, ho, ho. I to jest świąteczne. Jaki argument? Ja widziałam ho, ho, ho. Ja widziałam, jak oceniłaś się, i tak zrobiłam się taka malutka. A więc tak wyglądają nasze looki obok siebie. Classy and sassy. Więc to teraz idzie do waszej oceny, a teraz czas na zmianę sylwestrową. Mm-hmm. Ja tutaj jestem pewna, że sfailowałam, ale najpierw Ogi. Czyli okay. Co tutaj masz na sylwestrę? Ja trochę wybrałam taki imprezowy look, jaki bym założyła kiedy byłam młodsza. Dlatego szukałam takich bardziej eleganckich spodni, ale ja jestem curvy gal, więc wiedziałam, że szukanie spodni, nawet te są, nie są takie idealne, bo mam duże biodra, więc wybrałam spódniczkę. Też ładna. Ona jest trochę duża. We'll make it work. Okej. Okay. Okay. O, i oczywiście cute torebkę, która pasuje do topu. Więc pamiętajcie, że ja nawet wybierając bardzo szybko, wybieram rzeczy, które do siebie pasują. W ogóle właśnie, chciałam tylko powiedzieć, że ja byłam w szoku, że ty w ciągu 10 minut wybrałaś 3 outfity i w ogóle zero paniki, a ja zakopałam się w tych świątecznych sweterkach na 7 minut i zostały mi 3 minuty na całą resztę. Więc jakby, nie wiem, jak to zmienić. No ale tutaj też jest ten trik, bo ja pracowałam jako kostiumograf, studiowałam też kostiumografię. No i na planie czasem był taki moment, kiedy musiałam wybiec z planu, normalnie z planu naprawdę, bo czegoś brakowało. No i miałam 30 minut, żeby znaleźć na przykład 10 różnych rzeczy i one były musiały być w prawidłowym rozmiarze, bo jak nie, no to musiałam je przerabiać i tak dalej. Po prostu i weszłam w taką wprawę tego, żeby wejść i po prostu od razu widzę takie rzeczy, które są dla mnie ciekawe. Ale jeszcze nie przymierzyłam tych rzeczy, więc jak będzie to wyglądać brzydko, to zapomnijcie o wszystkim, co powiedziałam. Wytniemy. Wow. To cute. Mi się podoba. Jest takie cute. To jest za duże, z góry mówię. Ale była krótsza. Spódnica? Czekaj, ja ją podwinę, także się mogę zobaczyć. Jak by wyglądała, ale tak to bardzo mi się podoba. Ładne to. Ja bym widziała, że to jest bardzo takie Y2K, czyli 2000s, nie wiem jak się mówi po polsku. Wczesne 2000? Tak. I to jest taki look, ale podoba mi się. Jedyne co mi się nie podoba to ta torebka. Ale to serio? Tak, dlatego że jest taka, że too much i te kolory. Więc wydaje mi się, że dałabym 4,5. Ale to tylko i wyłącznie przez torebkę. Nie dałabym 5. Wydaje mi się, że ładnie. I spokojnie też dobrałaś ten rozmiar całkiem nieźle. To by mogło być bardziej obcisłe takie. No, to by było takie. No. Pupa się lepiej modeluje. No ale okej. Ładne to. No. Teraz ja chcę zobaczyć twój look. I przypomnieć, że ja wybrałam te looki, które widzieliście i do tego jeszcze look dla Agi. Więc to będzie dodatkowe. Najpierw założę swój sylwestrowy, a dobra. Potem jeszcze będzie taki bonus round. Dobra. Ja chcę tylko powiedzieć, że mój sylwestrowy ubiór będzie bardzo biedny w porównaniu do twojego, bo twój ma aż 3 części, a mój ma 1. To jest po prostu sukienka, ale wydaje mi się, że będzie za duża, ale bardzo mi się spodobał ten materiał. Że ale mi się ona naprawdę podoba. Naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że jestem podekscytowana, żeby ciebie w nią zobaczyć. Naprawdę. Bo mi się podoba ten materiał i uważam, że to jest sylwestrowe. No jest na maksa, tylko mam nadzieję, że to będzie mój rozmiar. Więc idę się przebrać i zobaczę, że się spinaczami zepnę. Wchodzę. Piękna. Tak? Piękna. Ja bym powiedziała, że okej, mogła być trochę mniejsza, ale ta sukienka jest piękna. Bo ona jest dosyć długa też, bo jest tak do połowy mniej więcej łydki. Właśnie specjalnie odsunęłam. Ale nawet jakiś taki fajny pasek, a nie, bo wow, to jest sukienka, która by była po prostu cudowna, jakby była dopasowana. Jakby była taka, wiesz, tu, tak o 2 rozmiary mniejsza może, no. To... Więc z rozmiarem słabo, ale bardzo mi się podoba to, jak wygląda ten materiał. Ja ją przymierzę. Właśnie, bo ona może być dobra. Ja przymierzę tą, a ty przymierzysz ten look, który ja to wybrałam. Więc jakby finalnie, jak ją założyłam na siebie, to nie jestem tak bardzo zadowolona. W sensie muszę być szczera i powiedzieć, że jakby wydaje mi się, że to nie jest... Ona mi się podoba. Ja bym dała 3, bo jest za duża, ale trafny wybór. Dziękuję. To był w panice na zasadzie 3 minuty. Ale ja się najbardziej śmiałam, jak ty wróciłaś na dół i byłaś taka, ty już masz? Ty już masz? Tutaj jest koszyk Ogi. Ja miałam takie... Bo ty nie widziałeś, siedziała na górze. Ja się zatopiłam w tych sweterach na 7 minut. No bo ty kochasz Ogi Christmas Jumpers. No wiem. Ale to powinnam zacząć właśnie od tego, co wiesz, co jest takie łatwiejsze, ten sylwester i potem dopiero się skupić na sweterkach. A ja zaczęłam przebierać piżamki i dział dziecięcy w ogóle.
ubraniu. Ale teraz jest. Mi się to naprawdę podoba. Dziękuję. Really. Dziękuję. No dobrze, dobra, to teraz ostatnie luki. Tak, ale mam wrażenie, że w ogóle też włosy mi pasują do tej sukienki. Wiesz, taki trochę z tym. Abba. Tyki cięć to mi. Tyki cięć, tyki tyki tyki. No dobrze, to w takim razie ty zakładasz to, dobra. A ja zakładam twoje. Tylko co to jest, powiedz? Wybrałam taki top brązowy, ale w cekiny, więc tak sylwestrowo. I te spodnie. Nie wiem, czy one nie będą trochę za duże, ale uważam, że są po prostu piękne. 28, nie wiem, co to jest za rozmiar. Ja też nie. Okej, to zaraz zobaczymy. Powiem ci, że ta sukienka o wiele lepiej na tobie wygląda, moim zdaniem. Wiesz co? Dla mnie ona jest okej. Nie podoba mi się tutaj ten przód, ale to też są po prostu... Nie wiem, ja jestem przyzwyczajona do tego, że moje piersi wyglądają lepiej w innych kreacjach. Jest ciekawe, bardzo mi się podobają plecy. To mi się no, podoba. To jest bardzo ładne, takie wycięte i na tak, to jest takie delikatne, takie seksowne, takie... A ja mam bardzo modne, niskie spodnie, spodnie z niskim stanem. Tutaj są dobre, natomiast tutaj są zdecydowanie bardziej luźne. Jakbym sobie nie włożyła tej bluzki, to byłyby jeszcze bardziej luźne, ale tak sobie ją upchnęłam, żeby nie była aż tak odstająco. Ale ten look jest super. I mi się to podoba. Ale powiem ci, że tak, tu jest tak złoto ciepło, a tu jest tak srebrno chłodno. Tak, tak, tak. Ale ładnie to błyszczy w kamerze. Życzymy teraz... Wyglądasz jak Christina Aguilera, która idzie na dyskotekę. Tak, tak, to jest tak po prostu... Albo Britney Spears. Wczesne lata 2000. Po prostu brakuje ci Justina Timberlake'a. Tak. I z tymi z włosami na makaron. Tak. Powiem, że ten top mi się bardzo podoba, jak on się błyszczy. Natomiast wydaje mi się, że on się tak słabo układa, bo jakoś się trochę zwija, bo zobacz jak wyjmę. Znaczy przede wszystkim... To jak wyjmę ją, to ona tak jakby tu ma ten suwak, tak, tu się tak marszczy. Mogłaby być mniejsza, no bo ja uważam, że ten top jest naprawdę fajny. Jest taki jak woda. Ale przerabianie rzeczy z cekinami jest po prostu... Ja trochę czuję, że tutaj za bardzo wygląda, jakbym nie miała jakiejkolwiek figury. I to nie jest jakikolwiek komentarz na temat mojego ciała, bo ja wiem, czy ja dobrze wyglądam. Po prostu uważam, że to nie jest coś, co bardzo podkreśla moje najlepsze atuty. No, no, no. Masz inne ciebie, które lepiej podkreślają. No. Ale plecy są super. No. Takie... No dobrze, no ale ty wybrałaś 3 stylizacje. No, ja wygrałam. Jak tak sobie siedzimy, to właśnie stwierdziłam, że wyglądamy jak po prostu z disco, jakieś lata 70. Ja tu wywinięty włos, cekiny, ogi afro, też błyszczące, bo z tym się przeniosły do innej w ogóle epoki. Ale wyglądamy pięknie. Ale teraz słuchajcie, bo tak, jeżeli chodzi o cenę, to byłoby to bardzo niesprawiedliwe, gdybyśmy my to oceniały, więc zostawmy to po prostu naszym kochanym widzom. Wy ocencie, który z tych looków wam się najbardziej podobał, kto może wygrał, albo po prostu ocencie każdy z tych looków, wiecie, od 1 do 5. I nikomu się nie zrobi przykro, nie martw się. Nie, nie będziemy czytać komentarzy. Mały! Nie będziemy spać po nocy, myślałam, że taki piękny wybrałam. Ale nie, serio, wy musicie ocenić, bo jak gdyby no... W ogóle ten cień na twoich oczach bardzo pasuje do tych spodni. A rzeczywiście, bo w zasadzie jest taki złoty i te spodnie są złote. Nie no, hit w ogóle to, co wybrałaś. No dobra, więc mam nadzieję, że podobał się wam taki świąteczno-sylwestrowy film z Ogi. Dajcie jej dużo miłości, jak zwykle. No i widzimy się na tym kanale w następną środę. A na Beauty w następny piątek. O. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa! A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to kliknijcie sobie w któryś z tych dwóch filmów. Tutaj macie na górze i na dole do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest bardzo karygodne, ale wybaczam, jeżeli zaczniecie teraz, to możecie sobie kliknąć tutaj w moją okrągłą twarz. Klik, subskrybuj, dziękuję pięknie i do zobaczenia.